Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma Liocat, producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Michael i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z niestandardowych bidów na postaciach. Dzisiaj proponowaliście Kha'Zixa pod Criticala. Jako już ostatnimi czasy bardzo często streamuję i zapraszam was na streama, postanowiłem, że posłucham się was i usłyszę wasze propozycje m.in. jakichś konceptów na postać. No i postanowiłem, że zagramy w tym meczu Kha'Zixem. Nie ukrywam, dosyć mnie to ciekawi, ponieważ na samym początku ten Kha'Zix ma to do siebie, że no AD zawsze się na nim składa, jednakże obrażenia krytyczne mogą być również ciekawe, co będziemy absolutnie składali na Kha'Zixie. Pierwsze co patrzymy na myśl to Infinita, jednakże ona jest trochę za droga, więc postanowimy sobie lekko zmniejszyć to tak naprawdę i złożymy sobie Essence Rivera, bo będziemy mieli dosłownie dużo CDR-a, bo daje jako jeden z niewielu przedmiotów 20 CDR-a. Następnie możemy przejść na jakiegoś Phantom Dancera, który dostarcza również również krytyka, daje nawet nam movement speedy, co jest wyjątkowo dobre. No i po prostu tak na przestrzeni tej gry będziemy się składali i mam nadzieję, że to będzie ciekawie wyglądało. Jeśli chodzi tak naprawdę o runki. Runki gramy, moi drodzy, footworka. Nie gramy jakichś face rushy, m.in. electrocutów, dark harvestów czy innych po prostu runek. Gramy typowo takie runki, trochę można powiedzieć z Mobafire, bo też pozwoliłem sobie na szybkości zobaczyć, jak to wygląda. Też pisałem, pozwoliłem sobie taki research zrobić przedodcinkowy, czy to istnieje na po prostu na YouTubie. I ktoś powiedział, że footwork, jeżeli gramy Kha'Zixa pod kryta, to fajnie by było, żebyśmy zagrali od razu footworka, bo to się mniej więcej fajnie wygląda, jak nabijamy sobie te movement speedy. Klikamy po prostu nasz tak jakby autoataczek czy umiejętność i jak widzicie ten pasek nam się energii nabija i w momencie jak osiągamy 100, to zyskujemy movement speeda i nie ukrywam, jest to ciekawe, bo tak naprawdę zyskujemy dzięki temu movement speeda, jednocześnie możemy kliknąć ten cenny autoataczek, więc wygląda na przyjemny. Przejdziemy sobie po prostu przez mida, tak myślę, że ta Annie nas będzie widziała, natomiast my będziemy próbowali zdobyć drugiego żuka, żeby mieć już przewagę. Bottom widzę wystąpował. Katarina już jest 2-0, także całkiem ciekawie się to zapowiada. My możemy tylko i wyłącznie przeznaczyć swoje właśnie naszą sytuację na typowe farmienie. Jak widzicie to tak naprawdę, no Zach zdobył żuka, ale to nie zmienia faktu, że on tak naprawdę padł za darmo, bo jak widzicie my w tym momencie możemy go bezproblemowo zabić, no i zyskać fraga. Jednocześnie teraz pozwolę sobie dofleszować do przeciwnika, zyskać kolejnego i kolejnego. W sensie kolejnego, no w sensie kolejne statystyki, także dla mnie to jest bardzo dobra sytuacja. Im więcej mam w early game, mam wrażenie, tym większy potencjał mam na kierowanie. Więc tak naprawdę zaczniemy sobie od tego, zaczniemy sobie od Zilla, ponieważ Zill nam dostarczy nie dość, że 25% kryta. Pierwsze co chcemy zrobić, 100% krytyka, czyli za każdym razem będziemy mieli autoatak krytyczny. W dodatku z Zilla zrobimy Phantom Dancera, a potem lecimy te full AD w stylu Infinite, jakiś m.in. statików i tym podobnych. Jeśli chodzi oczywiście o AD, to jak na razie mam zaledwie 83 AD, to nie jest bardzo dużo. Jednakże mamy już drobną szansę na krytykale, jak widzicie to ten czwarty autoatak mniej więcej, czy co trzeci, dajmy na to, mamy właśnie zawsze te krytykale. No w tym przypadku nie wiem ile zrobiliśmy autoataków, dajmy na to z 7, czy tam z 8, mieliśmy właśnie te 4 krytykale, więc akurat te szanse procentowe pomimo takiej niskiej częstotliwości, jak widzicie, czasem dają nam możliwość kliknięcia dwa razy autoataku z rzędu. Ulepszymy sobie Q, bo Q jednak damage'owo zawsze nam się przyda. Tutaj W dla slowa jednak nie będzie takie mega super. Na drugą ewolucję może weźmiemy sobie E, ponieważ jak będziemy one-shotowali przeciwnika, to bezproblemowo możemy go tak jakby dogonić, zresetować skoki, jednocześnie doskoczyć do kolejnego celu, więc to wszystko na spokojnie sobie zrobimy. W tym czasie sobie możemy zrobić na przykład smoczka
No i zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądała na przestrzeni etapu. Mam nadzieję, że tutaj solidnego FF15 nie będzie, ponieważ tak naprawdę chciałbym wam pokazać w drobnym stopniu chociaż te 100% criticala, a nie tak naprawdę w takim etapie, że jest FF15, jeszcze itemów nie kupiłem. Więc no nie ukrywam, jest to trochę bezsensowne. Tyle, czyli te po 150 jak na razie. Więc jak widzicie, no na samym początku tak to wygląda. Zyskaliśmy fraga i cofniemy się od razu po Phantom Dancera. Jakoś tutaj nie będę latał za Katariną, bo jest bardziej mobilna niż ja. Mamy już buta w naszym sklepie, także jest to całkiem okej sytuacja dla nas. Phantom Dancer skończony, teraz pora na... Wiecie co, myślałem nad tym, czy nie kupować statika. I statik byłby o dziwo dobry, ale nie wiem, czy to w sumie jest w tym stylu, że albo jedno, albo drugie się wybiera. Więc drogą eliminacji zostanę przy Phantom Dancerze i wybiorę po prostu Essence Rivera. Bo Essence River jest również ciekawym itemem, o dziwo bardzo drogim. Jednakże, jeżeli go złożę, to naprawdę będę miał masę cooldownów, masę AD i również critical szansę zwiększoną do chyba 50%, o ile dobrze pamiętam. W momencie, kiedy wiecie, jak jest dżungler po przeciwnej stronie, to zbytnio nie musicie się bać totalnie wchodzić do dżungli przeciwnika, także my to możemy na spokojnie zrobić. Widzę, że tutaj jest Annie na mega low. Ja nie oszukujmy się, chciałbym ją zabić, ale wiem, że nie mam szans pod turetem, zwłaszcza jak ma wystakowanego stuna, więc... Tak naprawdę widzicie, i on się za to poświęcił i dla mnie to jest już o dziwo worth, bo jak widzicie w tym momencie to zyskaliśmy nie dość, że 300 zł za Annie, to w dodatku zostaliśmy jeszcze 300 zł za turret, więc wyszło to o dziwo worth. Sprzedamy potkę, to kupimy sobie od razu Warhammera. Wydaje mi się, że w 14 minucie już nie jest mi absolutnie potrzebny, Warhammer, Pota. Bo w tym momencie tak naprawdę potrzebuję trochę CD-ków, jednocześnie AD, więc rozumiecie, o co mniej więcej chodzi. No i co, teraz dalej po prostu próbujemy farmić jakoś może, o coś w stylu takiego fajta może uda się znaleźć. Jakąś taką Annie, może Zaka, bo wydaje mi się, że ten Yon pomimo takich pięknych statystyk jak 1-5 nie poradzi sobie z taką Annie. A jednak ja bym tutaj wam pokazał, jak ten Kha'Zix wygląda z criticalami. No, dwa razy udało się skrytować ją za 2 razy 170, to jest 300. Specjalnie nie używałem spelu, bo chciałem wam pokazać, jak to wygląda w postaci autoataków, a nie umiejętności, także tak to mniej więcej się prezentuje. No nie ukrywam, taka Annie, która posiada 1500 zdrowia, może spłynąć na 2 criticale, więc zobaczymy, jak to się mniej więcej będzie prezentowało. A ja sobie pozwolę zrobić coś takiego. Akurat udało się złapać przeciwnika, w sensie udało się go skrytować na spokojnie, więc jak widzicie, kolejny critical siadł w tego welkozika. No dajmy na to w sumie, teraz wiecie co zrobimy, kolejną ewolucją damy sobie E. Dlaczego E? Ewolucja E spowoduje to, że jak kogoś zabijemy, od razu możemy odskoczyć w kolejnego przeciwnika albo uciec, więc wydaje mi się, że to może mieć o wiele lepszy potencjał niż slow na W. Slow na W jest bardzo broken, ja nie mówię, że to jest zły spell i złe levelowanie, natomiast w tym odcinku chciałbym wam pokazać totalnie Kha'Zixa pod autoataki, a nie pod umiejki, więc pamiętajmy, że to jest również bardzo ważne w tym gameplayu. Dobra. Czy istnieje szansa tutaj jakiegokolwiek wyłapania? Dobrze, że się w sumie cofnąłem, bo nie ukrywam, mogłoby być tam źle. I teraz pierwsze co składamy, składamy Infinite, bo już mamy dosyć dużo tego... szanse na kryta mamy 50% równe, więc teraz musimy mieć dużo AD, czyli złożymy sobie ten build od KW miecza, czyli BF Sworda tak zwanego po angielsku, a następnie skierujemy się w okolice Killowa, tak żeby mieć po prostu teraz jak najwięcej AD, żeby ten kryt jednak był dosyć spory. Jak widzicie, już tam mniej więcej pod 400 skryta niektórym jednostkom zadaje, więc jest to całkiem przyjemne. Raz jest po 200, raz jest po 400, raz jest 350, więc jak widzicie, ten kryt jest czasem różnorodny, jednakże można się nim dosyć fajnym, dużym stopniu zadowolić. Pozwoliłem sobie tu już użyć tak naprawdę umiejki, bo
Nie wiedziałem, jak to wszystko wygląda, więc pozwolę sobie. Już wolałem użyć umiejętność, bo wiedziałem, że zabiję, a z tego kryta to różnie bywa, więc... myślę, że zrozumiecie. Teraz mamy 70% szans na kryta, wcześniej mieliśmy 50, to... trochę nam postać rzeczy, czy... trochę nam zmienia postać rzeczy, chciałem powiedzieć. Tylko powiedziałem niestety w złej kolejności. Dobra, pozwólmy sobie trochę pohitować naszych przyjaciół. Czy jestem w stanie tu jakośkolwiek kliknąć autoatak? Jestem. Zadałem 200 damage'a. Na razie skoku nie chciałem używać, bo chcę po prostu poklikać w jego autosy. Za każdym razem, jak widzicie, zadaję 280. I tak naprawdę tak to wygląda. Czyli w przeciwników zadajemy mniej więcej po 280 tak naprawdę damage'a. Co jest o dziwo spoko, bo za kolejne tak naprawdę umiejętności zadajemy dwa razy tyle. Więc dajmy na to, z takim krytykalem można złanshotować na easy przeciwnika. Jednakże pamiętajmy, że trzeba pamiętać o podstawowej rzeczy, albowiem no trzeba pamiętać jednak o HP, że ten build nie pozwala nam dać jakiś tamkolwiek HP-ku, bo jak składamy, załóżmy, Devdensa, to mamy armory czy jakieś inne lifestyle. Jeżeli składamy typowo Edge of the Night, to mamy HP-ki, więc w tym buildzie, który ja teraz składam, to tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie damage. Nie mamy absolutnie niczego. Dobra, i kolejnym itemem wydaje mi się, że byłby Stomprazor. Bo Stomprazor jest niczego sobie przyjemnym itemem, który wydaje mi się, że zakończyłby nasz pełny build w postaci 100% kryta. I sądzę, że to byłoby już naprawdę przyjemne. Tak fajnie zakończyć ten etap z 100% krytem. Jak widzicie, już critical wynosi 750 i prawie że każdy autoatak jest zadawany za tyle HP, więc jest to dziwo bardzo przyjemne i bardzo dobre. No i co wam mogę powiedzieć? Polecam tego Kha'Zixa, żebyście pyknęli sobie od czasu do czasu jedno, może dwie gierki, przetestowali go, może nawet i mainowali go w drobnym stopniu, chociaż zakładam, że full AD zdecydowanie jest lepszy, czy full letality, bo totalna dominacja ze strony takiego Kaziora powoduje to, że klikacie tak naprawdę te... jak widzicie, jesteście mega squishy, jeśli chodzi o taką relację. Tylko na szczęście jest to, że w runkach wziąłem triumf i pozwoliło mnie to trochę uleczyć. Ale widzieliście, po części zaskoczyliśmy tą Annie i tak naprawdę widzieliście, co się stało. No w momencie wyskoczenia i pojawienia się obok niej, to ja praktycznie dostałem od niej one-shota. Nieważne, jakie by miała statystyki czy przedmioty, i tak takowego one-shota bym dostawał, więc... ten build jest naprawdę bardzo mocno ryzykowny. Nie mówię, że sytuacyjny, bo sytuacyjny o dziwo w 100% nie jest. Po prostu to jest taki totalnie jolowy build. Dla ciekawskich polecam właśnie go składać pod to. Wiecie co? Ja w sumie zastanawiam się, czy tego talizmana nie sprzedawać. Ja tak naprawdę już mam ten 15 level. A mi to tylko zabiera chyba tak naprawdę miejsce w ekwipunku, więc ja postanowię, że sprzedam ten już tak naprawdę item do dżungli. Zamienimy się na takiego typowego już Kaziora, który stara się mniej więcej zdobyć jak najszybciej itemy, bo tutaj nie chodzi o level. Tu nie chodzi mniej więcej o jakieś takie, nie wiem, zdobywanie expa w dżungli. Tu już chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie krytyka w 100%. No teraz mamy 95, jak sami widzicie, ale jest blisko szansa, żeby zdobyć absolutne 100. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja wiem, że popełniłem w sumie teraz błąd, że sprzedałem talizmana, bo zdecydowanie mniej expa zdobywam, ale no... kosztem tego materiału chciałbym wam pokazać, że taki Kha'Zix też ma trochę potencjał na kierowanie gry. Dobra, pozwolę sobie złanshotować to menu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No one-shota dostał. One-shota dostał w postaci tego, że kliknęliśmy 2-3 spele w niego i następnie udało nam się go skrytykować i uciec. Nie wiem dokładnie, ile tak naprawdę... ojej. Nie wiem, ile tak naprawdę dostaliśmy takowego... nie wiem, ile on otrzymał takowego criticala, jednakże... mówi się trudno. Plusem jest to, że mój przeciwnik ukochany, czyli Garen, na swoją umiejętność specjalną za bardzo był trochę w szoku, że Phantom Dancer wszystko przyjął na siebie. Zobaczmy, ile tutaj krytujemy za autoataków Zaka. No, o dziwo bardzo mało, ponieważ jest to zaledwie
200 damage'a, czyli jednak widzicie jak składają przeciwnicy typowe tankowate przedmioty pod kontrę armorów, to jednak my bijemy zdecydowanie mniej. No ale no cóż, mówi się trudno. Po krótkich przerwach, moi drodzy, wracamy oczywiście do tego pięknego gameplayu i powiem wam jedną rzecz. Ulepszymy sobie na 16 levelu R-kę, ponieważ zwiększy to nam niewidzialność i jednocześnie zyskamy po prostu szybszą mobilność. Wydaje mi się, że jakbym złożył Static Shiva, to bym 100 kryta nie miał. A nie, mam. To wiecie co? Odpuścimy sobie tego Stomprazora i chyba zostaniemy na Static Shivie. Ja wiem, że te itemy mogą się chyba po... Czekajcie, czy one mogą się tak jakby złączyć w jedno? Dobra, mniejsza. Po prostu chodziło nam o 100% criticala, więc lecimy ze 100% criticalem i tak naprawdę... No co mogę wam powiedzieć, no. Zobaczymy, ile teraz takiego typowego autoataku jesteśmy w stanie zadać przeciwnikowi, także zobaczmy. Same po prostu raptory otrzymują po 600, większy raptor po 300, także bardzo spoko. Zobaczmy, jak to kolejne wyglądają, na przykład przeciwnicy albo raptory, co ja gadam. Żuk po 400, każdy autoatak praktycznie, także o dziwo przyjemnie. Jeśli chodzi o tak naprawdę pozostałe kampy, jak żaba po 600. Chciałbym jeszcze wam pokazać na przykład takiego przeciwnika w stylu Eni, czy nie wiem, dajmy na to jakiegoś Zaka, żeby wam pokazać, ile to wynosi. Stosunkowo wydaje mi się, że niewiele, ponieważ no taka Eni ma armory. O, ma armorki? Nie. Garen nie ma armorów, ale o dziwo to jest po prostu tank, więc będzie dosyć to dziwne pokazanie takiego damage'a na tankach, bo będę bił to totalnie za bardzo niski procent damage'a, tam nie wiem, po 200 na autoatak możliwe. Szczerze mówiąc, zrobiłbym barona i powoli to skończył, ponieważ w tym momencie, no nie oszukujmy się, tak naprawdę już nic nie jestem w stanie robić. Jednakże, ile możemy bić baronowi? No niewiele, bo bijemy zaledwie 160. Jednakże jak tak spamić cały czas takimi autoatakami w przeciwnika, czy takie barony, to nie ukrywam, bardziej taki Kha'Zix robi się pod typowego hypercarry niż takiego typowego one-shotera, więc jak nie macie hypercarry, to możecie opatentować Kha'Zixa pod tym build i może być całkiem ciekawie. Dobra, co wam mogę jeszcze powiedzieć o tym Kha'Zixie? Cofniemy się za chwilę po tego, po Kabu Mied, żeby oficjalnie mieć pięknego... Piękne zakończenie naszego itemów, w sensie kompozycji itemów, chciałem powiedzieć. Także cofnijmy się, kupmy tego kawu miecza, z którego złożymy sobie, dajmy na to na przykład Krwiopica czy Guardian Angela, żeby ładnie wbić przeciwnika i z GA się utrzymać przy życiu. Wydaje mi się, że to już jest i tak taki totalny stomp, no bo nie oszukujmy się, Garen tylko wierzy w zwycięstwo, ewentualnie jakaś Eni. Ale tak naprawdę już 5 na 3 nie da się wygrać, bo Ezreal już został chyba stiltowany w tak naprawdę pierwszych 5 minutach, a z kolei jak widzicie Vel'Koz tak zintował, że nie da się nic powiedzieć na ten temat. Teraz spróbujmy naszej Katarinie pomóc. Akurat pomoc nadchodzi, także na spokojnie. Ile bijemy? Musicie się niestety dopatrzyć, bo ja nie mam pojęcia ile. Wydaje mi się, że bijemy tak za totalne 200 chyba widziałem, że biliśmy Garenowi, a jeśli chodziło o Zaka, to biliśmy po... Nie, przepraszam, po 200 biliśmy Garenowi, a po 600 biliśmy temu, Zakowi. Także tak to mniej więcej wyglądało. Zobaczmy ostatecznie, ile zrobiliśmy damage'a na koniec, żeby ładnie się z tym pożegnać. Komu damy honora? A damy Jonowi, bo bardzo dobrze i dzielnie się starał przytrzymywać grę na okej poziomie. I zobaczmy, ile damage'a zrobiliśmy. No statystyki 11.06 same udowadniają, że ładnie żeśmy występowali. A jeśli chodzi o damage? Damage'a zrobiliśmy 14 tysięcy. No Zak zrobiło dziwo więcej, ale pamiętajmy, że nasz damage nie polegał tylko i wyłącznie na AD. Nasz damage polegał tylko i wyłącznie na 100% szansie na kryta. Także dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi newsami. Oraz jeżeli macie oczywiście jakieś nowe pomysły na odcinek tego typu, to napiszcie w komentarzu swoje propozycje. Także ja spadam, miłego dnia i na razie, elo.